Jak mogę pomóc i po co przyszedłeś? Dzień dobry, no może pan mi... Dzień dobry, może pan mi pomóc, szukam pracy, ja mam 58 lat, reszta wszystko pan ma w moim CV online, które wysłałem. Jak widzę, nie jesteś pierwszej młodości. Widzę, że uciekasz grabarzowi spod łopaty. W tym wieku szukasz pracy, to jest chyba nielogiczne. To jak pan sam powiedział, że uciekam grabarzowi spod łopaty, to póki jeszcze uciekam, to jeszcze mogę komuś pomóc. A pan sam też lepiej nie wygląda ode mnie. Nie pozwolę się obrażać. Jesteś zwolniony. No. Nie może pan mnie zwolnić, bo jeszcze pan mnie nawet nie przyjął. A póki co mam coś do zaoferowania i nie wyjdę, dopóki pan mnie nie wysłucha. No nic, słucham. Mam do zaoferowania, oczywiście. Przyniosłem ze sobą matecznik z rzadkiej mąki, który możemy razem wyprodukować, bo te kanapki, które pan w ogóle zjada w tej chwili, to tylko pan bierze sobie minerały i witaminy z tych z środka kanapki, które są zawarte w warzywach, w mięsie. Z samego chleba pan nie ma nic. Dlatego pan wygląda tak apatycznie, jest pan nerwowy i brak panu energii. Tu przyniosłem ze sobą matecznik, który zrobiłem wczoraj. Jeszcze musimy trochę poczekać, żeby z tego matecznika wyprodukować kwas piekarniczy. To jest z mąki żytniej, a mąka żytnia zawiera witaminy z grupy B. To jest B1, B2, B3, B6 oraz minerały. Zawiera cynk, magnez, mangan, miedź, żelazo, selen, sód. To wszystko może pan uzyskać. Niejednokrotnie jest to przeciągnięte przez 4 godziny, a nieraz nawet i przez 16 godzin. Zawsze służyłem radą, pomocą, doświadczeniem innym, aby pomóc. Pracowałem całe życie w piekarni, zbierając doświadczenie. Także mogę się naprawdę tym podzielić. No, w tych czasach już nikt tak nie mówi. Człowiekowi wilkiem, ludzie zapomnieli normalny język. O, jestem pod wrażeniem. Więc co masz do zaoferowania dla mnie? Zaczniemy robić chleby grzybni na kwasach, a z czasem wprowadzimy jeszcze roszczyny pszenne, które też będą musiały fermentować. To polepszy całkowicie wizerunek chleba, smak, jakość, świeżość. No dobrze, widzimy się jutro. Proszę przyjść na 6 rano. Więc dziękuję bardzo. No to widzimy się jutro rano.